No witam, dzień dobry, to jestem ja, Mateuszek, słodki jak cukierek. I dzisiaj, co my mamy zrobić, bo ja już nie pamiętam. Use the lift to descend to the depths. Czyli mamy do jakiejś otchłani iść, tak? Ale gdzie jest ta otchłań? Rozumiem, że coś z windą. Dobra, tam może dojdzie nam jakiś nowy przycisk. I my wciśniemy ten przycisk, po czym pojawi mi się w jakichś czeluściach piekieł. I mam nadzieję, że to nie będzie trwało 5 minut, bo się wkurzę i będę musiał tak to zedytować, że dodam to do innego odcinka. No a tego byśmy nie chcieli, nie? Bo im więcej odcinków, tym więcej pieniędzy, im więcej pieniędzy, tym jestem szczęśliwszy. A wiecie, ja wszystko robię tylko i wyłącznie dla pieniędzy. No dobra, nie wiem, czy 14 poziom to jest ten najniższy, czy to jest to depths. Teraz się okaże. Za sekundkę się okaże. Dym, 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 dym. Chyba tak. Muszę te serducha wziąć, dobra. Pewnie 5 muszę ich znaleźć dokładnie. Więc co za glucioch? Dobra, glucioch is clear. Dobra, panie Borysie, trzymaj za mnie kciuki, bo ja tam schodzę na dół. Lecimy z tematem. Dobra, cii, bo nas usłyszy. Cichutko. Dobra, żartowałem, co cichutko, pajacu. Dawaj mi tutaj serducha, bo ja muszę je znaleźć. Nie wiem. Coś wydarło mordę strasznie głośno. Coś jest ciemno, ta gra. Dobra, wchodzę tam, nie będę się bał. Dawać mi... Czy on mnie zabija od razu, tak jak Bendy, czy to raczej będzie jakaś pizda do dodania? No, zaraz się przekonamy. Ty, pizda do dolania. Mam ci nawalić do mordy? No proste, że masz pierdol. No i pyk, powolutku. One, bye, one, one, bye, one. On coś pokazuje. On nic mi nie robi, może muszę go odłączyć od prądu. Dobra, walić go. Nie przeszkadza mi on w takim razie. Tutaj sobie Bendy chodzi. Tutaj też sobie Bendy chodzi i coś troluje Borysa. Jakoś mam wrażenie, że teraz ta gra jest ciemniejsza. O, proszę bardzo. Dzień dobry, dzień dobry. Ile? Mam 2, pewnie 5 jak wszystkiego tam. Idziemy za głosem serca. Nie wiem, czy to jest dobre powiedzenie. Raczej nie. No ale czuję, że coś tutaj znajdziemy. Na pewno jest troszkę chowajek, co ułatwi nam wszystko. No ale serducha też byście mogli. O, no i proszę, mamy serducho. Dawaj. Jeszcze 2 serducha wychodzi na to. Czyżbyśmy szli zajebiście? Chociaż nie lubię takich labiryntów, bo zawsze się tam gubię. Możliwe, że jest mi ciemno, bo lampka mi świeci w ryj, ale no w dzień też mi świeciła. What's going on? I tak naprawdę jest ciemno, ciemno. Chyba zrobiłem kółko. Więc wyjdę stąd, pozwolicie. Czy dobrze wychodzę? Ta. Tutaj powinien być ten pszczelarz taki. Ta jest. Nie, czekajcie, ja wszedłem tędy, a wyszedłem tędy. Massacration. What's going on? Dobra, walnę go sobie jeszcze raz. Zaraz tam wrócimy ewentualnie. Ale najpierw sprawdźmy, czy nic tutaj nie ominąłem. Nie, chyba po prostu muszę się wrócić tam. W ogóle strasznie mnie... Nawet nie zdajcie sobie sprawy, jak bardzo denerwuje mnie ten dźwięk szurania po wodzie. Ohoho! Dostaję już kurwicy, powiem tak. Ale trudno, muszę być twardy. Mam nadzieję, że wy jakoś przeżyjecie to. No tak, bo tędy poszedł... Nie, no tędy jeszcze muszę pójść. Chociaż stąd przyszedłem i wyszedłem. No i poradzimy sobie. Popatrzcie, to jest ten koszykowiec. Nie, to nie jest ten. Co tam? A, proszę, no i mamy serducho. One more serce. Give me one more. I troszkę ciszej. Tu jest napisane, nie widzę. Strasznie zblurowane, no trudno. Mogę to rozwalić? Chciałbym móc, ale niestety się nie da. Dobra, czyli 4, tak?
4. W zasadzie to nie wiem, czy dokładnie potrzebuję 5. Tak sobie tylko gdybam. No ale nie widzę tego nigdzie tutaj. Chyba już byłem wszędzie. Dawaj mi serce. Haha, here we are. Mamy piąte serducho. Tak czułem, że muszę iść trochę w tym kierunku, potem trochę skręcić tam, potem wykręcić tutaj, zrobić tu lupa podwójnego, śrubę jedną, zrobić fikołaska i znajdę to serce na 100%. Tak więc zrobiłem to, co powiedziałem. No i serce odnalezione, zostało odnalezione. Tak, zdecydowanie. I teraz tylko wyjść jak najszybciej z tego gówna, żeby... Ja się boję, że on teraz będzie mnie bił. Jednak nie, dobra. Przez chwilę miałem takie jakieś paniczne akcje. Może on w ogóle nie powinien mnie gonić, tylko się popsuł czy coś. Ciekawe. Och, jak dobrze, jak cicho, jak dobrze. Moje uszy nie płaczą, wreszcie. Ach, przyjemne uczucie. Teraz szybko. W takim razie wracamy do Borysa. I panie Borysie. Panie Borysie. Ty wstrętny tygrysie. Zabierz mnie. Oj. Czemu, Borysie, tak reagujesz? Nikogo tutaj nie ma przecież. Co się dzieje, Borys? Bory, co się dzieje? Niedobrze, coś mu odwaliło. O. A, czy on się bał tamtego? Ale tamten powinien mnie był zabijać, ale tego nie robił? Możliwe, że coś po prostu zrąbało. Tego nie wie nikt. Wy mi dopiero powiecie. Powiedzcie, że to już ostatnie rzeczy, jakie ta sucz potrzebowała. Give me. Ho, ho. Dzięki. Tak, było super. I co teraz będzie? Co? Mogę iść do domu? Coś nie wierzę. Coś mnie oszuka, coś się stanie złego. No dobra, zobaczymy, czy Angie... Nie, on nie jest Angie. A może Angie? Angel w każdym razie. Jest tutaj jakaś może list? Ten plakat jej? O, jest. Alice the Angel. Alice, a ja cały czas Angie mówię, nie wiem czemu. No wiedziałem, że się samo zamknie. I co teraz? Zabierzesz mnie do nieba? Zastanawialiście się kiedyś? Ale tak szczerze. Czy istnieje niebo i piekło? Jest to ciekawe zagadnienie, nie powiem. Jednakowoż nie da się tego w żaden sposób dowodnić. Ja na przykład uważam, że po śmierci będziemy kimś innym. Wiecie, taka... Boże, zapomniałem jak się nazywa. Jezus Maria, zawsze jak z ludźmi rozmawiam, to wiem, o co mi chodzi, a teraz zapomniałem kompletnie, ale coś tutaj się dzieje w grze. Reinkarnacja, dobra, już. A na przykład moja dziewczyna uważa, że... Że nie, że jest pustka po śmierci. Taka pyk, nicość i koniec, chuj, kurwa, umierasz, koniec. No ale... Nigdy się nie dowiemy, nie? Dopiero po śmierci. Aczkolwiek tego też nie jesteśmy pewni. Koniec takich poważnych tematów, bo tutaj spadamy winną w dół. Coś ty, Alice, odjebała tutaj. No, czyli ja zrobiłem tak dużo rzeczy, a ona co? Chce mi zabrać Borysa teraz, czy co? Zostaw Borysa! Dobra, dobra, podejdź tylko, to ci tak mordę zniszczę. Trzeba podskoczyć na samym końcu windy i wtedy nie umiera się, pamiętajcie. Podskoczyłem, widzicie, jak podskoczyłem w idealnym momencie, winda nie mogła mnie zabić, bo ona się zderzyła, a ja wtedy byłem w powietrzu. Borys? 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 Borys, uważaj za tobą! Zabrała mi Borysa! No i GG. Koniec kolejnego chaptera, moi drodzy. Ej, fajny był nawet, podoba mi się. Na 100% nie będzie 10 minut, no ale
No trudno, takie życie. Po prostu wrzucę krótszy. Albo będę teraz udawał, że wiecie, że mówię, że wrzucę krótszy. Ale tak naprawdę tutaj teraz gadam do was i gadam, i gadam, i gadam, żeby cokolwiek było, żeby dać z tego 10 minut, żeby zarobić pieniążki, dawać mi szekle. Okej, okay, dobra, mniejsza z tym. Coming soon, czyli to będzie miało 5 chapterów, zobaczymy, może będzie jeszcze jakaś druga część, albo twórcy wpadną na coś innego. W każdym razie, ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną przez te 4 odcinki, bądź 3, nie pamiętam ile nagrałem, i się z wami żegnam. Pa, pa!